Siemaneczko, z tej strony Wrączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będzie to otwieranie skrzynek na stronce Drake Moon. Właśnie mam zamiar sobie sprawdzić, czy uda mi się też coś dobrego tam na tej stronce dropić, bo patrzę po innych youtuberach, to każdy coś fajnego, coś dobrego tam dropi. Zobaczymy, czy dzisiaj uda mi się też coś fajnego dropnąć. Mam nadzieję, że uda mi się też coś dropnąć dla was, żebym mógł rozdać to na giveawayu i zobaczymy, co z tego wyjdzie, także zapraszam do oglądania. No i dobra, jesteśmy już sobie na stronce Drake Moon, także na samym początku chciałem wam powiedzieć, że jeżeli chcecie sobie otworzyć darmową skrzynkę, to zapraszam do opisu, będzie tam link, w którym musicie sobie wejść i tam będzie już wpisany kod, także musicie tylko sobie nacisnąć ten przycisk otwórz skrzynkę za darmo, czy coś takiego. Zaraz wam pokażę, jak to tu będzie miało działać. Jeżeli chcecie poprzez stronkę wejść, to wchodzicie tutaj w Get Free Coins i tutaj wpisujecie kod Brączek i klikacie otwórz. To wam tam doda chyba 0,45 dolara, także za to powinniście już sobie jakąś skrzyneczkę tutaj otworzyć, spróbować swoich sił. Może akurat coś fajnego wam dropnie, także bardzo serdecznie zapraszam do opisu. A jeżeli nie, no to tutaj sobie wchodzicie tak jak pokazałem. Oczywiście na stronkę logujecie się poprzez swój login Steam i swoje hasło Steam, także jeżeli chcecie sobie tutaj cokolwiek otwierać, musicie po prostu posiadać Steama i się tutaj zalogować poprzez niego, także bardzo serdecznie zapraszam. Poza tym tutaj, jak widzicie, mamy też różne funkcje. Możemy sobie dodać fundusze poprzez nasze konto bankowe, bądź PaySafe karta, bądź poprzez naszą kartę. A tutaj macie skin deposit, także tutaj poprzez to możecie sobie dodawać skiny z waszego ekwipunku z Cantera i też za te pieniądze po prostu grać. Oczywiście jeżeli przegracie, to tych skinów nie odzyskacie. Także my sobie chyba zaczniemy od razu tutaj otwierać od tych skrzynek, które są oficjalne, bo tutaj jak widzicie mamy oficjalne skrzynki, mamy nowe skrzynki, które po prostu przed chwilą zostały utworzone, bo co chwilę ktoś tworzy tam nowe skrzynki, można sobie utworzyć swoją skrzyneczkę, też później sobie utworzymy. No i tutaj mamy 7 skrzyniek tygodnia, nie wiem dlaczego one są takie tanie tutaj, po prostu chyba najwięcej ludzi je otwiera, bo widziałem, że tam niektórzy otwierają po 5 skrzynek, tych po 6. Oczywiście za 0,37 tutaj można dropnąć kosę, ale to tam jest bardzo mała szansa na to, ale dużo ludzi po prostu próbuje i niektórym to wychodzi, bo widziałem właśnie na YouTube, że niektórym to wychodziło. No i tutaj możemy sobie, czekajcie, tutaj możemy sobie utworzyć własną skrzyneczkę, także później sobie tą skrzynkę utworzymy. Jak widzicie, my mamy 322 dolary prawie, także za to dzisiaj będziemy sobie otwierać, zobaczymy, co nam fajnego dropnie. Ja już sobie tutaj upatrzyłem kilka fajnych skrzynek, bo dzisiaj zajmiemy się tymi skrzynkami na początek właśnie oficjalnymi i zajmiemy się właśnie skrzynką Covered Carp, bo jak widzicie tutaj mamy same czerwone skiny i mam nadzieję, że coś z tego mi tutaj dzisiaj poleci. Także pierwsza skrzyneczka jest to niestety Mach 10 Neo Rider, na niego chyba jest tutaj największa szansa, że on dropnie. Na niego i na AUK Chameleon i pewnie tutaj te dwie bronie będą nam najczęściej dropić. No i właśnie AUK Chameleon, także tak jak powiedziałem, no niestety, ale trzeba próbować oczywiście i w końcu może coś fajnego poleci, jakiś Asimov czy Westland Rebel. Bo to są Fire Elemental, także lecimy do góry już coraz lepiej. Już 6.17, także prawie nam się skrzyneczka zwróciła. Ale te itemki, które będą tańsze niż skrzynka, po prostu będę na razie sprzedawał a zostawiał będę te, które będą droższe niż skrzyneczka. Także lecimy sobie dalej. No i niestety Mach 10 Neon Rider, także jak na razie do tej skrzyneczki nie mamy zbytnio farta. Ale zaraz mam nadzieję, że coś fajnego mi poleci. Za chwilę, jeszcze nie. Jakiś właśnie, może Fire Serpent, no nie, no na te skiny nawet nie miał się co czaić, bo one tutaj mają bardzo mały procent na to, żeby poleciały, bo tutaj jak widzicie, czekajcie, macie takie coś, możecie sobie tutaj nacisnąć i zobaczyć, jaki jest przedział, jak duży jest przedział, w którym dropią dane bronie, także jak widzicie tutaj mamy, poczekajcie, znajdę tego Mach 10. No i tutaj jest od 41 tysięcy do 63 tysiące, także 20 tysięcy miejsc, w których dropi
właśnie ten Neon Rider, a na przykład dla Dragon Lore dropi od 32266 do 32280, także to jest tylko 14 miejsc, także porównajcie sobie 20 tysięcy na 14 tysięcy i to jest bardzo mała szansa na tego Dragon Lora. W ogóle nie wiem, czy ktokolwiek tutaj w tej skrzynce dropnął tego Dragon Lora, bo to jest naprawdę nie lada wyczyn, żeby go dropnąć. Jak na razie bym chciał chociaż tego Asimowa. Dobra, jest Cyrex, ale Cyrex tutaj nie będzie za dużo warty. Ale już się zwrócił, także. Także zwrócił mi się, ja tutaj dam komentarz sobie. Zresztą nie, to jest. Dobra. 12, także już się zwrócił i jakaś broń się zwróciła. Pierwsza broń, która mi się tutaj w pełni zwróciła. My sobie otwieramy dalej. Na razie sobie nic nie sprzedajemy. Wszystko nam się tutaj właśnie gromadzi w wygranych. Ale my otwieramy dalej. Dobra, otworzę jeszcze jedną tą skrzynkę. Otworzę jeszcze jedną skrzynkę, jeżeli... O kurwa, co taki drogi. Chyba faktory new. Otworzę jeszcze jedną tą skrzynkę, jeżeli nic nie drobnie, to lecimy sobie dalej, bo... No właśnie. No wiecie co, mam pomysł. Jak to nie wypali, to już nie wiem wtedy. No, nie wypaliło, bo nam się skrzynka na pewno nie zwróciła. I to sobie sprzedamy. Dobra. Zostawiamy tą skrzyneczkę. Lecimy na M4 i tutaj od razu z grubej rury lecimy sobie. Otworzymy 5 skrzyneczek, bo tutaj mamy tylko za 4 euro, także mam nadzieję, że jakaś... Nie było pytania? Będziemy sobie otwierać po jednej, bo ostatnio jakiś czas temu otwierałem właśnie tutaj tą skrzyneczkę i co chwilę mi leciał Golden Coil albo właśnie ten Cyrex czy Hyper Beast i to naprawdę było dosłownie co chwilę i nie wiem dlaczego otworzyłem teraz 5 skrzynek i nic nie dropnęło. No ale trudno się mówi. Spróbujemy sobie kilka właśnie tych skrzyneczek tutaj. Jeżeli nic nie dropnie, no to wtedy dajemy sobie spokój. A, było tak blisko właśnie tego Godly Coila teraz. Ale się nie udało. Coraz mniej pieniędzy. O, mamy Hyper Beasta, także skrzyneczka nam się zwróciła na pewno. Ale tak słabo? Serio? Myślałem, że ta skrzynka będzie, że ten Hyper Beast jest troszeczkę więcej warty. I mamy Dragon Kinga, także no nie jest coś tak najgorzej. Zaczyna się troszeczkę lepiej. Serio? Serio? Dragon King taki tani? No nie, jeszcze troszeczkę dalej. Tu tego bym chciał. Ale ta skrzynka nie jest wcale taka głupia. Wcale nie jest taka głupia i dosyć tutaj z niej się da dosyć dużo wyciągnąć. Kurwa, Evil Daimon, no nie chcę tego. Zaraz sobie pójdziemy otworzyć jakąś, mam nadzieję, jakąś kosę, bo chciałbym otworzyć właśnie jakąś kosę w tym odcineczku. Ale dobra. Ale kosę będziemy musieli chyba otworzyć sobie w skrzynkach od ludzi. Dobra, wiecie co, otworzę sobie jeszcze dwie skrzynki te, jeżeli nic nie dropnie, to spadamy stąd. Oj, tak jak myślałem. Także tej skrzynki, no, polecam czasami, zależy jak to ma farta. Dobra, słuchajcie, czekajcie, sobie właśnie popatrzę te skrzyneczki. Tu są awki. Spróbujemy jedną skrzynkę. Nie, no meduzę! Meduzę chciałem, no. Jeszcze jedną, bo było blisko meduzy. No kurwa mać, no. Specjalnie to robią. Dobra. Muszę poszukać jakiejś... Słowa karty, czy się nie da. Co chwilę coś mnie rozprasza, bo chcę coś sprawdzić. To chyba jest dużo warte. Albo nie. Dobra, wiecie co? Ja sobie sprawdzę skrzyneczki... New Cases. Czekajcie, jakoś taką za... tutaj... Tutaj są słabe kosy, ale czekajcie, ja sobie spróbuję cztery skrzynki.
tak jak myślałem. Tutaj są słabe te kosy, także nawet jakbym kos otworzył, to raczej ona mi się nie, nie zwróci, wiecie? O, jest kosa. Także jest pierwsza kosa, jest pierwsza kosa. O, 56. To jest nieźle. To jest nieźle, ja otwieram tą skrzynkę dalej. Dobra. Ona jest tylko za 4 dolary, także także naprawdę ją się opłaca w miarę otwierać, bo jeżeli kosa tutaj kosztuje 50, aż to jest nawet kurwa walence, no nie. Już myślałem, że będzie kolejna koska. Daj kosę. Dwie kosy! Dwie kosy? Nie wierzę! Siny jestem w tym momencie. Ja myślałem, że tylko jedno może dropnąć, tak? Nie no, w sumie nie no, to było głupie. Następna kosa! No nie wierzę, jaki fart! No siny jestem w tym momencie. No i teraz nie ma, ale i tak kurde zarąbiście. I tak jest zarąbiście, powiem wam. No teraz pewnie nic nie będzie przez kilka razy, ale... Ale naprawdę kurde siny jestem w tym momencie. Co tam, że słabe i kolejna kosa, no nie wierzę. Siny. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Czekajcie, one wszystkie tutaj są mniej więcej za 56. Czekajcie, ja sobie znajdę jeszcze coś innego, bo ja widzę, że tutaj tutaj w miarę to dropi. Takich właśnie tańszych skrzyneczek ja bym chciał, bo jak widzicie, z tych tańszych też idzie dropnąć. O. Jak to się uda. Albo nie. Ale jestem ciekawy, czy tutaj da się takiego Bayonetta Lora właśnie dropnąć. Jestem ciekawy, czy nam się tutaj uda. Raczej nie. Raczej nie. Ale zawsze warto próbować, bo ten lore naprawdę jest zajebistą kosą. Kurde. Głupie walence. Dobra, tutaj już raczej dużo nie popróbujemy. Poczekajcie. Jedną skrzynkę. Jakby teraz dropnął. Ale niestety. Dobra. Fundusze nam się skończyły. Także wchodzimy w wygrane. Jakieś dwie, trzy. Dwie kostki sobie czekajcie, to sobie sprzedam. Sprzedam sobie dwie najtańsze kosy. Aha, w sumie tutaj wszystkie są takie same, bo wszystko. Aha. Dobra. To sobie sprzedam, zostawię sobie te. Idziemy na new cases. Czekajcie, ja bym chciał jeszcze jakąś koskę. Ja bym chciał. Tylko teraz kurde zapomniałem zapisać sobie tej skrzynki i teraz jej już nie znajdę, lipka. Co tutaj jest? No tutaj raczej się nie będzie dało wygrać, ale możemy zawsze spróbować. Nie no, na pewno i tutaj są takie karambity drogie, że wątpię, że tutaj coś wygramy, ale zawsze możemy spróbować 2-3 razy. Znaczy jestem ciekawy, czy da się coś tutaj wygrać. No jakby takie 4 karambity poleciały, wiem, że to nie jest możliwe, ale... Albo jest możliwe, nie wiem. Oddaj teraz jednego. Dobra, nie dało. Nie dało, to nie. Nie polecam. Lecimy dalej. Czekajcie. Ja muszę znaleźć jakąś tutaj w miarę dobrą skrzynkę. Tutaj może coś polecieć. Tutaj może coś polecieć. Jak na razie nie poleciało, ale myślę, że spróbujemy tutaj, bo to jest dosyć fajna skrzynka. Tutaj są dosyć fajne kostki. Jak jakaś poleci, to będzie w miarę dobrze. Jestem ciekawy, czy się uda nam tutaj coś dropnąć.
O, jest Falchion Knife Fate, także bardzo fajnie. Zarąbiście, o to mi chodziło. Próbujemy dalej. I to nie był ten najgorszy. No tym razem nic nie ma, ale jakby udało mi się tego wydropnąć, to naprawdę się cieszył. No i niestety, tylko jedna kosa. Ale trudno. To się mówi. Dobra, czekajcie, ja sobie wejdę teraz w wygrane. I muszę sobie jakąś koskę jeszcze tutaj opierdzielić. Także sprzedamy jedną tą, żeby tutaj jeszcze coś pootwierać. To zostawimy. I czekajcie. Szukamy czegoś jeszcze. Royal Blue. O nie, nie, to nie, co to jest w ogóle? Czekajcie. Co by tutaj jeszcze pootwierać? 100% knife. Próbować? No to znając życie, dropniemy jakieś gówno, nie? No właśnie. 100% 100% knife to $39. Nie rozumiem tego. Czyli co, że zawsze dropnie ten? Nie, niemożliwe, czekajcie. Co to jest za gówniana skrzynka? Nie wiem, czemu ja to otworzyłem w ogóle, masakra. Wiecie co, dobra. Bez sensu ta skrzynka była, tam w ogóle masakra, dobra. Co to tu jeszcze? Czekajcie, szukam dalej jeszcze jakąś skrzynkę. 7% Easy Knife. Serio, 7%? Dobra. Jak 7% to musi być dobra skrzynka. Good, good, ja mówię good, zajebista. Jak tutaj 5 skrzynek otwieram i tu jest 7%, to musi dropnąć coś. No nie, no w sumie, ja pierdziele, no serio. Serio. Really? Dajcie coś. No serio, kurde, już myślałem, że się ustawi jakaś kosa. Naprawdę. Kurde, co jest? 4 tylko mógł otworzyć. Daj teraz jakąś kosę, no. No daj, no. Nie bądź żyła, kurwa mać, no walence pierdzielone. No ale trudno się mówi. Dobra, ja myślę, że w tym, bo już widzicie, no skończyły mi się tutaj fundusze, niestety mam wygrane, wygrane są 3 kosy, także tak czy siak, no malutko, bo te kosy nie są jakieś super, super ten, ale myślę, że jako na mój pierwszy opening tutaj na tej stronce to nie jest źle. Wbicie 2500 łapek, oczywiście to będzie kolejny opening właśnie tutaj na tej stronce i może jeszcze jakiś opening też będzie na normalnych case'ach, czyli w kanterze, bo tam też bym sobie jeszcze coś pootwierał, także 2500 łapek wbicie to będzie kolejny odcineczek i mam nadzieję, że uda mi się nawet jeszcze coś dla was rozdać w kolejnym odcinku, także dam wam oczywiście znać, także trzymajcie się, na razie, cześć, zapraszam do opisu, bo tam będziecie mogli sobie otworzyć darmową skrzynkę, trzymajcie się, na razie, cześć.